Jan Oblak w spotkaniu z Walencją dokonał czegoś naprawdę sporego. 200 raz w La Liga zachował czyste konto i jest to naprawdę oczywiście duże osiągnięcie. Wiadomo, 200 to więcej niż 100 i to dwa razy. Andoni Zubizarreta najwięcej razy w La Liga zachował czyste konto 233 razy, także Słowaniec wydaje mi się, że jest całkiem realnym kandydatem do tego, żeby takim rekordzistą wszechczasów się stać i wydaje mi się, że jest to oczywiste dosyć. Wydaje mi się, że jest to zrozumiałe. Ja oblaka zawsze bardzo szanowałem, przede wszystkim za to, że no to nie jest bramkarz, którego niesamowite parady gdzieś tam latałyby po internecie, którego kompilacje rozgrzewałyby młodych adeptów bramkarstwa, emocje i tak dalej, bo Jan Oblak jest bramkarzem przewidującym bardziej niż reagującym, takie odnoszę wrażenie, że jest bramkarzem, który bazuje przede wszystkim na tym, że doskonale wie, jak się w tej bramce ustawić, żeby Simeone i jego przyjaciele mieli te swoje upragnione zero z tyłu. Także gratulacje Panie Janie. Życzę więcej takich osiągnięć, byle nie w spotkaniach z Realem. No i, no i chyba tyle. Dajcie znać, co wy sądzicie o, o Oblaku, który, żeby tych 200 czystych kont w La Liga zachować, potrzebował 423 meczów. Czyli no, w prawie co drugim meczu czyste konto. Na mnie robi wrażenie.